Siemka, z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z LEGO Piraci z Karaibów. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie rozdział czwarty Isla Cruces na 100%. No i w tym odcinku już sobie skończymy skrzynię u Marlaka na 100% i jednocześnie będziemy robić sobie właśnie rozdział piąty pod tytułem Kraken. Weźmiemy sobie Czarnobrodego, bo on się zawsze przydaje. No i dobra, lecimy właśnie, muszę odpalić sobie dodatki. No, zaraz sobie wbijemy prawdziwego pirata w sekundę. Tutaj mamy taką podłogę, gdzie można zniszczyć czarnobrodym. No tu chyba 26 tysięcy trzeba mieć. O! Przez chwilę zapomniałem, że wypadałoby mieć jeszcze Jacka Sparrowa. What? Okej. Nie komentuję. A, to pewnie będzie na górze. I to też będzie na górze. Czekajcie, nie wiem, czy ja czasami nie muszę w to strzelić tak jednocześnie. Wezmę sobie Martiego najlepiej. O! No i widzicie. Tak najlepiej zrobić. I chyba możemy sobie iść dalej. Adios. Okej. Okej. Będziemy mogli sobie zaraz to wziąć. Tylko jeszcze mu strzelmy w te macki. Okej, to będzie na tym górnym piętrze. Okej.
Gdzie leziesz? Do siebie, tam. Mamy już czwarty mini zestaw. Weźmiemy sobie tą paczkę z dynamitem, znaczy klatkę w sumie z dynamitem, jakkolwiek by to miało nie brzmieć. Tu jest dziura? Ej, chyba pierwszy raz ją widzę. Albo już naprawdę jest źle z moją pamięcią. Aha, okej. Dobra. No i na cholerę ty tam wchodzisz? Wiemy, że te schody się zawalą, więc nie wiem po co to. No, taki skory do pomocy byłeś, bocie, drogi. Teraz już nie chcesz. Co za sierota. Dobra, 4 na 10 już mamy. O. Tutaj mamy kolejny statek. Jeszcze harpun mamy do znalezienia. Dobra, ta skrzynka. Okej. Wywaliło mnie z kąta. Co? Bez statku? Ale bida. O właśnie. Tak mi się coś po części kojarzyło, że tutaj też był mini zestaw. Kurde, ale że tutaj? Nie było? To mnie też bardzo dziwi. O, jeszcze rybę trzeba znaleźć. Thank you.
Dobra, tu już mamy ósmy. No właśnie, trzeba było popsuć najpierw. Dobra. Dobra, dobra. Zestrzelimy pochodnią. I przejdziemy już do ostatniej sekwencji. O, super, no. O! Mamy też ostatnią wskazówkę z kompasu. To chyba właśnie było to. No i tutaj był chyba ostatni mini zestaw. No i dobra, i tak oto właśnie udało nam się zrobić poziom Kraken na 100%. Wiem, szybko. I jednocześnie skończyliśmy skrzynię Umarlaka na 100%. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Piraci z Karaibów.